Mój Marianie, mój Marianie, rano wstań, rano wstań. Kiedy cyberinfo, kiedy cyberinfo? Bim bam bom, bim bam bom. Marianie, nagraj coś w czołgu. Także witam was serdecznie, dziś tak bardziej w czołgu. Za chwilę pytania, komentarze od was, ale na początku oczywiście, jak zawsze, przerywnik. Co byś zrobił, jakby do twojego domu zapukało twoje odbicie z innego wymiaru, zabiło cię i powiedziało, że to dla twojego dobra? Proszę. A ty to kto? Jestem twoim odbiciem z innego wymiaru. To dla twojego dobra. Nic bym nie zrobił, bo bym nie żył. Marianie, mam takie pytanie. Co robisz, gdy ci smutno? Gdy jest mi smutno, to wtedy wchodzę sobie pod stół i gram w szachy sam ze sobą. No ale dzisiaj jestem na stole, ponieważ jestem szczęśliwy. A to dlatego, że mój kanał przekroczył już 200 tysięcy subskrypcji, za co wam serdecznie oczywiście dziękuję. Ale żeby mi za bardzo woda sodowa nie uderzyła po tych 200 tysiącach subów, to teraz lekcja pokory. Jestem w cyberinfo. Dawaj, króci! Haru! Czy interesujesz się kulturą japońską i czy znasz japoński? No, słuchajcie, może tak bardzo namiętnie nie interesuję się kulturą japońską, ale tak, lubię kulturę japońską, lubię Japończyków. I w ogóle lubię Azjatów. Uważam, że są to tak najbardziej pozytywnie zakręceni ludzie na świecie. No i tak a propos kultury japońskiej, dziękuję wszystkim, z którymi mogłem się spotkać na Tsuru Japan Festival. Dziękuję za to, że przyszliście, że sobie pogadaliśmy, porobiliśmy sweet focie. Było naprawdę miło. Było naprawdę miło. Także dziękuję wam. Ognia! Uda?
Gdyby można było mieć jedno życzenie, jakie byłoby twoje? No, słuchajcie, jeśli chodzi o życzenie, w sensie, wiecie, złota rybka czy lampa Aladyna, no to już o tym mówiłem. I lepiej, żebym takiego życzenia nie miał. No, ale a propos życzenia, tutaj razem z firmą Lenovo robimy taką fajną akcję. Biorę w niej udział oczywiście ja oraz Karolina Czarnecka. O co chodzi? Wystarczy, że wejdziecie tutaj na tą stronę. Link znajdziecie też w opisie. No i tam napiszecie swoje życzenia z dedykacją. Nie wiem, dla siostry, brata, cioci, wujka, babci, chłopaka, dziewczyny, koleżanki, kolegi, psa, wiewiórki na przykład. No, spośród tych najciekawszych życzeń, najbardziej kreatywnych, nie wiem, łapiących za serce, wybiorę to jedno, najfajniejsze. Nagram te życzenia i opublikuję swoje życzenie, także wybierze Karolina. Także zachęcam serdecznie, wchodźcie, składajcie życzenia swoim bliskim, a ja wybiorę jedno. Odblast! Jesteśmy w Cyberinfo! Marianie, jestem ciekaw, jak grasz w koszykówkę. Pozdrawiam. No, słuchajcie, dostaję czasem od was takie pytania, dzięki którym mogę tak sentymentalnie powrócić do starych, dobrych czasów, jak to było w przypadku klocków Lego, czy też na przykład Tazosów. No i myślę, że to pytanie odnośnie koszykówki do takich się zalicza. No, ja się urodziłem w latach 80., wychowywałem w latach 90., no i wtedy bardzo popularna była koszykówka NBA, Michael Jordan, wiecie, te klimaty. Sam zresztą grałem w reprezentacji szkoły, także było ostro. Także dziękuję za to pytanie i postaram sobie przypomnieć, jak to się grało w koszykówkę. Słuchajcie, dawno już nie grałem, z jakieś 10 lat, zobaczymy, czy coś pamiętam. Rzut spod jajeczny zawsze skuteczny. Nie zawsze. Słuchajcie, także dziękuję wam serdecznie za dziś, no i do zobaczenia w następnym odcinku. There could be a chance, you could be. You so... You fucking demic! Szarik?